Witam Was serdecznie. W dzisiejszym filmie pokażę Wam roślinki przetrzymywane w domu. Uuu, zabrzmiało jakbym je więził za karę jakąś. Yy, no dobra. Yy, kokos Nucifera. Równy miesiąc od przesadzenia. Ten listek już próbuje się rozkładać. Przy zakupie on do, wystawał dosłownie tyle. Końcówki nie zasychają. Wszystko ma się dobrze. Mm, zraszam co 4-5 dni. Po prostu zabieram roślinę całą pod prysznic. Cały czas ma wilgotno. Więc sobie fajnie rośnie. Stoi na macie. Yy, od czego by tu zacząć? Ananas, którego ukorzeniałem był filmik. Obecnie wygląda tak. Zaczął rosnąć, przyjął się jak najbardziej. Patrzcie jak ma. Sucho. Ziemia odeszła od doniczki, no trzeba go podlać. On stoi. Też na macie. Też na macie stoi, tak. Ensetę glaukum. Wybudzony. Idzie drugi liść, w sumie to już trzeci, bo ten wyszedł w domu. Ten wyszedł yy, 2-3 dni temu. No i kręci kolejnego listka. Fajne będzie, fajne będzie rozpoczęcie sezonu z nim. Już taki fajny grubasek. Cały w pudrze. Kolejny bananek to jest musa Kandarian. Nie wiem czy wszyscy go znają. Najwyższy banan Afryki. Tych listków jeszcze nie obcinałem, to one wyszły yy, jeszcze w szklarni, chyba. No ale są zielone. Coś tam roślinie jeszcze dają. Jak wiecie, ja nie obcinam takich rzeczy. Dopiero jak liść całkowicie zaschnie, uschnie, to wtedy jest do obcięcia. Już nie spełnia yy, swojej funkcji. Papaja Babako, którą przyniosłem ze szklarni, coś się zaczę zaczęło dziać yy, około 10-15 stycznia. No i zabrałem ją do domu. Yy, okazało się, że straciła wszystkie korzenie, po prostu korzenie wyschły. Przyniosłem, posadziłem tutaj też widać oszczędnie z wodą. Ona nie stoi na macie grzewczej, za to hmm, stoi na takiej podstawce styropianowej. Jest odizolowana od zimnego parapetu. Widne południowe okno. Te wszystkie list, listki, które były sklepowe, op obleciały, opadły. A te wszystkie to są już tutaj. Wypuszczone w domu moje. Fajnie się błyszczą. Kolejna roślinka jest to hmm, Akuminata JamRubi. Hmm, jak widać, wczoraj podlewałem. Są kropelki wody na nowym liściu. Ten liść już taki fajny, zaczął się wybarwiać. Stoi w pełnym słońcu na parapecie. Nawet widać zmianę kolorów z zielonego na czerwony. Hmm, wyraźnie cholewki pękają. Banan się rozrasta. No i fajnie. Kolejną roślinką jest alokazja brisbanensis. Tak wygląda. No ona odratowana. Była wsadzona w wodę, zupełnie bez bulwy, odcięta. Udało się ukorzenić. No i tak kuleje, kuleje, ale żyje. Już niedługo wiosna. Będzie wszystko dobrze. Idziemy do kolejnej alokazji. Jest to, może ja odsunę tego glaukum troszeczkę na bok. Alokazja sumo. Tak wygląda. Obecnie stanęła nie wypuszcza hmm, w ogóle liści już tak chyba 3 albo 4 tygodnie. No chyba zbiera siły na wiosnę. No ale listki ma ładne. Może ja ją odwrócę, pokażę jak wyglądają liście od tyłu, ze spodu. Fajne czerwone nerwy pod spodem. Tutaj stoi doniczka z ukorzenianą wanilią, dlatego te jest, w tym miejscu jest mokro i po prostu alokazja wypuściła korzenie do, do góry, bo poczuła wilgoć. Kolejna roślinka jest to Makroriza Borneo Giant. No, ja ją kupiłem jako Borneo Giant. Hmm, teraz możecie ją dokładnie obejrzeć. Wyraźnie te uszy stawia do góry. Tak wygląda. No, ale czy Borneo daje tyle odrostów? Patrzcie, tutaj jest jak, jak usiane. Ja jak ja tutaj ją Hmm, przesadzałem na zimę było mnóstwo malutkich bulwek które teraz właśnie się pobudziły no i, no i zaczynają wzrost czy to jest Borneo to jest temat do dyskusji mówię kupiłem ją, ją jako Borneo no i stąd ją tak, tak, tak ją nazywam tak wyglądają Niektóre rośliny, które mam, bo jakbym chciał tutaj postawić te wszystkie z parapetów poprzynosić, to wybrałem te tylko najciekawsze te, które fajnie wystartowały, zaczęły już rosnąć jak glaukum. Jak tutaj właśnie Papaja z Jamrubi. No i niezmiernie cieszy kokos, który rozwija u mnie pierwszego liścia. Nie zasychają końcówki, czuję się świetnie. Przesadzanie zrobiło mu dobrze. I to tyle z tego filmu. Zapraszam na kolejne. Pozdrawiam. Cześć.